Witam Was, bliźniaki, bliźnięta. Z tej strony Iwi Tarot. Zapraszam Was na czytanko na grudzień. Zapytamy karty, co u Was w pracy i w miłości. Tutaj będzie praca, tu miłość. Tak dla jasności. Tu już widać rycerza monet, rycerza mieczy i pazia kielichów. Słuchajcie, rycerz mieczy, on chce Was zmotywować, bo być może jesteście pod ścianą, być może obawiacie się o swoją przyszłość. No, jest tak jak jest. Może obawiasz się, że będziesz zwolniony, czy zwolniona. Nie wiem, w jakich jesteś sytuacjach i czego się obawiasz, ale tutaj ten właśnie rycerz mieczy chce, byś się zmobilizował i z wszystkich sił, jakie masz moce w sobie, intuicję, to samo zaparcie, ty musisz wiedzieć, że ci się uda. Walcz o swoje cele. On właśnie pokazuje, że dasz radę. Musisz tylko w siebie uwierzyć. No, w paziu kielichów, właśnie tutaj ogólnie pazie mówią o wiadomościach. No, tutaj na pracę mówi, że możesz dostać w ogóle jakąś wiadomość, informację na temat nowej pracy. Może jakiś awans, nawet nie masz o tym zielonego pojęcia. Myślę, że tu karta w paziu kielichów daje dużą, bardzo dużą nadzieję na coś lepszego, że ty masz jakieś, te twoje strachy w głowie są zupełnie niepotrzebne. Ale sobie domówimy, co dlaczego jest rycerz mieczy i na bazie kielichów zobaczymy, co tam dalej w kartach słychać, co Wam podpowiedzą. No tutaj mamy 9 mieczy, proszę. A czemu paź kielichów? Buławy. No już Wam muszę powiedzieć, że ta karta właśnie, 9 mieczy, właśnie to są Wasze myśli. Nieprzespane noce. Konkretnie ta karta właśnie mówi, że możesz się martwić o to, że nie możesz znaleźć pracy, tak? Może masz nieopłacone inwestycje, może masz długi, martwisz się, że stracisz pracę i nie będziesz mógł na przykład wszystkich tych zobowiązań spłacać. Również chodzi o kredyty. Myślę, że ta sytuacja, w której się teraz znalazłeś, nie ma już wyjścia i tylko cię zakopię. I właśnie to jest powód, gdzie ty się możesz czuć, jakbyś był No, możesz być pod ścianą po prostu. I to przez nieprzespane noce właśnie. Trójka buław. Ona Wam podpowiada, byście właśnie zostawili, czy zostawiły te wszystkie złe myśli. Zostawcie to. Te wszystkie Wasze obawy, bo tak naprawdę przez te nieprzespane noce nie będziecie się nadawać do by w ogóle w ciągu dnia funkcjonować. Będziesz zmęczony, czy zmęczona. No i co? No i taki dzień kolejny i kolejny. No już będziecie się zatapiać w tych czarnych myślach. Właśnie ta karta, trójka buław, mówi, byś właśnie zostawił te smutki.
zostawię. Te żale tych ludzi może, których nie znosisz w pracy, te sytuacje, tak? Zostaw to, nie myśl o tym. A wtedy przyjdzie, wtedy przyciągniesz do siebie te lepsze sytuacje. Może właśnie dlatego będziesz miał informacje o jakimś awansie, albo możesz znaleźć pracę. Po prostu zostaw to, co cię boli, zostaw już to za sobą. To właśnie w tych kartach widzę. Widzę dużą nadzieję, duże zmiany w przyszłości i grudzień właśnie zna to, byś to, co cię męczy, byś to zostawił, czy zostawiła. I poszła myślami do przodu. Może faktycznie będzie ta wiadomość i rzeczywiście znajdziesz nową pracę. Może jakieś projekty. Może zostaniesz doceniony, czy doceniona. Zobaczymy, co tutaj karty radzą. Proszę bardzo, cesarzowa. Ona właśnie mówi, byś czerpał radość z tego, co masz. Znajdź te dobre rzeczy w swoim życiu. Tym się ciesz. Byś właśnie te czarne myśli przekształcił w coś dobrego. Przypomnij sobie, co jest fajnego w tej pracy, w tym, co było. No, nie możesz się tak dołować. Doceń to, co masz. Zobacz, no tutaj już jest światełko w tunelu, tylko po to sięgnąć, tak? Zobaczymy, co tutaj właśnie anioły mówią. Wybierz nowy kierunek. No nic dodać, nic ująć. Właśnie ci powiedziały. Zostaw to, co nie lubisz pracy, zmień ją. Na pewno ci się uda. W ogóle możesz się zwolnić przecież. Możesz założyć swoją działalność gospodarczą. Naprawdę wiele możesz, wiele potrafisz. Tylko musisz uwierzyć w siebie. Z czego z całego serca ci życzę, bliźniaku. Teraz zobaczymy, co tam w miłości. No tutaj są trzy kielichy. Tutaj to zazwyczaj się ta karta mówi o zabawie, o imprezach. No ale tutaj wiadomo, jak jest, imprez nie można, do baru nie można, wesel nie można, właściwie nic nie można. No ale w gronie jakimś kameralnym spotkać się we dwoje na jakimś winku. Może przy jakiejś pizzy w małym gronie. Dlaczego nie? Ta karta właśnie też mówi o tym, że możesz poznać kogoś nowego. No może poznasz na internecie. Może jakąś grupę założycie w jakimś temacie. To jest takie większe grono znajomych. Dobrze się będziecie czuć. No jak nie w live'ie, no to w internecie, no gdzie? Nie wolno się nigdzie spotykać, tak? Może znacie jakiś inny sposób, własny. Tutaj jest również siódemka denarów i trójka denarów. Tutaj jest taka, ta siódemka denarów, to ty się nudzisz, tak? No w zasadzie jak się siedzi w domu ciągle, to naprawdę ta monotonia życia może zabić. Nawet praca zdalna i to już nie jest to samo, wiadomo. Gdzie nie można się spotykać ze znajomymi. Jednak tutaj właśnie karty pokazują, byście coś zorganizowali. Byście się właśnie spotykali. W trójce denarów to jest osoba, wam powiem, może ty jesteś taką osobą, ale to jest ktoś, co jak się zakocha,
to świata poza tą osobą nie widzi. Co prawda nie przysyła kwiatów, no ale w sumie teraz się nie da. Ciągle o tym zapominam. No, w każdym razie jednak to jest taka osoba, która lubi zaskakiwać czynami. Że nie lubi być w monotonii, będzie coś wymyślać. I jeżeli jesteś tą osobą, to spotkasz kogoś na jakimś spotkaniu, może w małej grupie znajomych, tak samo możecie, prawda? No zobaczymy, co tutaj karty jeszcze dalej powiedzą. Czemu trójka kielichów? O. Król denarów. No proszę. Czwórka buław. Wiecie co? Tutaj król denarów to jest ktoś, co już ma rodzinę, to już jest pan na włościach. To jest ktoś, kto może jest szefem firmy. Albo to może być też ojciec. To jest może ktoś, kto po prostu to jest twój mąż i będzie musiał jeździć na delegację. Może zmienicie miejsce zamieszkania, bo on zmieni pracę. Też tak może być. Tutaj w tej karcie znowu to są właśnie też spotkania w gronie przyjaciół, znajomych. To też są zaproszenia na różne uroczystości związane. No normalnie to jest i na chrzciny, czy na śluby. Ale tutaj widzę, że raczej, jeżeli do czegoś dojdzie, to może być spotkanie we dwoje i jakieś będą zaręczyny, tak? Będziecie ucztować we dwoje w swoim towarzystwie. Zobaczymy, co tutaj karty radzą. No, ósemka mieczy. Musisz być wytrwały i cierpliwy, żeby przetrzymać te wszystkie sytuacje. To, co ciąży, właśnie te niedogodności możliwe, że brakuje wam spotkań ze znajomymi, z przyjaciółmi. Nie możecie się rozerwać, nie możecie iść do kina, nie możecie nic. No, nie ma nic. No, musicie czekać. Właściwie wszyscy musimy na to poczekać. Musisz no, po prostu spojrzeć na te sprawy z innej perspektywy. Jak nie oknem, to drzwiami. Coś wymyśleć. Na pewno wam się uda. Żeby się tylko nie wpadali w złe myśli, jakieś takie czarnowictwo, że to tak ciągle będzie, to jest niemożliwe. To się cały czas jest źle, żeby potem było lepiej, tak? Zobaczymy, co tutaj aniołki powiedzą. Idealny moment. Idealny moment na co? Może na te zaręczyny. Tutaj. Może na jakieś małe spotkania. Może na przeprowadzkę. Ty, bliźniaku, sam wiesz, w jakiej jesteś sytuacji. Czyli te twoje plany, jeżeli są takie, wiadomo, że te wszystkie czytania nie będą rezonowały z każdym bliźniakiem, bo one są ogólne. Ale jeżeli wam się podobały, bardzo was proszę o łapki w górę i subskrypcję. Oczywiście jakieś komentarze, bardzo was proszę, odzywajcie się. To tyle dla was, bliźnięta. Do następnego razu. Pa!